Jesteś rozczarowany wynikiem i przebiegiem spotkania? Albo jednym, albo nie drugim? Znaczy, rozczarowany. Davis pokazał bardzo ładny futbol i w defensywie, i w ofensywie. Grali skutecznie to, co im wychodziło przez cały mecz. Gratulacje się należą chłopakom oczywiście. No co, myśmy w pierwszej połowie toczyliśmy równą, wyrównaną walkę. Mieliśmy dwa przyłożenia, nie trafiliśmy extra point. W drugiej połowie coś się zacięło, nie wiem, może po prostu defensywa defensive została bardzo dobrze ustawiona przeciwko nam. Coś się zacięło, no i druga połowa wygląda zdecydowanie gorzej w naszym wykonaniu. W drugiej części właściwie wydawało się, że to wy będziecie jeszcze gonić wynik, a po pierwszych akcjach też samo było też z returnami. Tam w kilku sytuacjach byłeś w takiej pozycji, że wiesz, musieliśmy właściwie z własnego pola punktowego próbować. No tak, no zaczynało się generalnie w ofensywnych drive'ach to, że dostaliśmy po prostu w złym miejscu piłkę i zaczęło się to od złych returnów. Nie wiem, albo zawodnicy Davis są po prostu tak szybcy, albo nasi chłopaki w pierwszym czy w drugim wedżu źle blokowali. Nie chcę oceniać na gorąco, no bo nie o to chodzi. Staraliśmy się jak mogliśmy. No, druga połowa wygląda zdecydowanie gorzej. W szatni powiedzieliśmy sobie parę mocnych słów, jak mamy grać w drugiej połowie, mamy grać ostro, mamy grać to samo, co graliśmy, bo szło. Wynik był cały czas na pograniczu remisu. O to chodziło, no niestety, coś się zaczęło. Albo Davis po prostu byli dobrze ustawieni na nas w drugiej połowie. Kasi, że playoffy się wam uda? Będziemy walczyć, po to walczymy, żeby być w playoffach, żeby być w finale. No, po to jesteśmy stworzeni i tak nam uczy trener, więc podniesioną głową zawsze do przodu. Did you expect this game to be that easy, or was it easy at all? You know, because the previous games we had were pretty, you know, the competition wasn't too difficult, and today I was kind of expecting the same thing, and this first half I was a little nervous because this team is well coached, they play well, a lot better athletes. I mean, nothing against the other teams, but this team has played very well today, and obviously it shows. I didn't do much today, and they number 29 locked me down pretty well, so I wasn't getting too many balls on my way, and it was a very tough game, but we pulled through. In the second half, I mean, I wasn't sure if you were playing girl because, you know, Krzysztof kept on passing to the other guy. Yeah, exactly. So was it because of, I don't know, the defender holding down so much? Or? Yeah, I definitely believe he was nervous that the defender was too close to me. He likes to throw to someone who's wide open versus someone who's barely open. And, you know, it kind of seemed like there was double coverage on me. It had someone over the top, someone underneath. And it was just difficult to get wide open for Chris to throw me the ball, so I wasn't getting very many thrown to me. Yeah, but I guess you are satisfied with the game. I mean, oh yeah, definitely. A win is a win. It's always a good thing. Yeah, because I wanted to ask if you somehow care about the amount of points, because it's not really important in the end, because I guess you're in the playoffs now anyway. So. Exactly. That was the most important thing, was just to win, and so to be in the playoffs. But also, more points get you higher seeded. You know, if you're going to be tied in first with someone, whoever has the most points. So now, when you're in the playoffs, is it like you're going to treat the other games somehow, I don't know, it's almost friendly, or not really? No, you know, I think I myself, yeah. I think that we should definitely go at it hard. Just keep practicing, you know, playing the game as hard as you can, because you got to be prepared for the playoffs and for the crew game. I know it's going to be a real tough game, so. We got to just keep working hard, plugging at it. Don't even let up, not 1%. You got to go 110 all the time.